gwarno z jednej strony, ale widzę, że jest radośnie, Magda, bardzo. Chyba w Opolu się wszyscy dobrze czują. Tak, jak widzę, no to każdemu się spodobały tutaj zawody, atmosfera, także jak najbardziej. Co mówią goście, bo przecież tych gości mamy i z kraju, i z zagranicy. Są zadowoleni bardzo, chwalą nasze obiekty i mówią, że chętnie będą tutaj dalej przyjeżdżać do nas. Ja, we zijn de eerste keer in deze coronaperiode, zeker in Polen. Heel vroeger hadden wij Poolse skaters ook in België op de wedstrijd. En de bedoeling is om misschien een samenwerkingsverband op te zetten met de buitenlandse clubs. En waaronder ook Polen een kandidaat kan zijn. Jak popularny jest shortak w Belgii? Jakim się cieszy zainteresowaniem? No i jakie są cele tego dzisiejszego, tych zawodów tu w Opolu? Populariteit groeit in België wat, want we hebben heel veel jonge schaters in de laatste jaren in de verschillende clubs. Dankzij ook een goede werking van de federatie. En ons doel is natuurlijk schaters klaarstomen voor de Olympische Spelen. We hebben nu twee Olympische schaters, dus Hanna de Smet en Stijn de Smet. En we hadden bijna een aflossingsteam. To są i zawody rankingowe, jak nam mówiłaś, i zawody takie przygotowawcze. Jak patrzeć teraz na starty Opolan? Dotychczas startowało dwóch naszych zawodników, w tym mamy już jeden medal brązowy, także jak najbardziej na plus. Po południu już starsi zawodnicy, będzie większa ekipa, no także trzymamy kciuki. Łącznie mieliśmy zgłoszone około 38 zawodników, no i celem było to na pewno dla młodej ekipy, bo rano startowali tacy najnowsi, to, żeby po prostu zobaczyli, jak wyglądają zawody i tak dalej. Starszych zawodników to już trochę inne cele, tutaj dla niektórych są kwalifikacje też na EOF-y, takie igrzyska młodzieżowe, także będziemy walczyć. Filip Chyjek dzisiaj pierwszym opolskim medalistą. Filip, pierwsze to gratulacje, dwa, opowiedz o tej rywalizacji dzisiaj na lodzie. No, na początku było trochę załamanie, bo wywróciłem się wczoraj i dzisiaj w finałach, ale na końcu udało się wywalczyć chociaż jeden medal. A jakie są te twoje założenia na ten rok startowy, który się właśnie rozpoczyna? Na co liczę? No na medale liczę i na osiągnięcia i na wejście do kadry juniorów. Szykuję się przede wszystkim do OZR-ów, do końców tego sezonu, żeby też tam na końcu stanąć na podium. No i szykuję się też do przyszłego sezonu oczywiście. Ik ben gestart vandaag, ja. Ik heb al mijn afstanden gereden en ik ben heel tevreden over mijn resultaten. Ik heb een brązowe medaille gehaald op de 1000 meter. Czemu zdecydowałeś się na short track, a nie na choćby bardzo popularną w Belgii piłkę nożną? Ik vond short track iets heel leuks. Ik heb altijd wel iets willen doen met het schaatsen. En ik hou ook heel veel van de snelheid, dus daarom ben ik beginnen te short track.